Także joty, witajcie, jestem Wodzie, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj mamy, że tak powiem, przegląd kart ikon, czyli icon swap, które się pojawiły dzisiaj. No i zobaczmy na początku, jakie są wyzwania. Z tego co widziałem, to standardowo mamy bardzo fajną kartę Janika Bolasy, którą trzeba wykonać, no ponownie poświęcić troszkę czasu na wykonanie tej karty. Mamy wymianę ikon live, tutaj akurat strzelonego gola w 30 meczach towarzyskich, Foot Life i jedna liga, 30 meczów aż trzeba będzie rozegrać. Strzelonego gola w 20 meczach, ok, strzelonego gola w 10 meczach. Liga, Bundesliga, La Liga, Serie A, czyli to są zawodnicy, czyli tutaj trzeba użyć 6 kart niekupionych na rynku do rozegrania. Tutaj klasa światowa, gdzie nas kupił karierę, dywizję, MLS oraz Championship. No i to wszystko, jeżeli chodzi o to, czy są jakieś punkty przełomowe. Niestety nie ma nic nowego, tak liczyłem, że może coś będzie związane z ligą chińską, ponieważ jak widzicie, zainwestowałem troszeczkę kart i mam aktualnie no, kartę listę transferową zapchaną. Zapchaną w różne to karty potrzebne do wyzwań budowania składów. No i zobaczmy sobie właśnie ikona, czy to będzie w ikonie te wyzwania, gdzie będzie można przypalić icon swapy. Nie widzę tego, gdzie to jest, może gdzieś to będzie, ale nie wiem, gdzie to jest zamiana. Aha, tutaj w zamianie jest, ok, czyli mamy za dwie paczki Ultimate za dwa icon swapy. Ok, 25 rzadki piłkarz 83+. Czyli tak o, dwie paczki Ultimate. No wiadomo, jak to z tymi paczkami jest. One są akurat niewymienne, aczkolwiek no to jest zrozumiałe, że jej chcę tutaj troszkę, że tak powiem, ten rynek już nie to, że zapchać, ale wiecie o co chodzi, żeby rynek stał się niewymienny, żeby większość kart była niewymiennych w naszych klubach. Okej. Okay. Także dwie paczki Ultimate jak najbardziej spoko za rozegranie tam, nie wiem, ilu, no maksymalnie tych 10 spotkań, tak mi się wydaje. Mamy dwie paczki Ultimate już za rozegranie 15 spotkań około. 5 rzadki piłkarzy 85+, co jest również bardzo fajne. Aczkolwiek nie wiem, czy nie lepiej by było wziąć właśnie chociażby jakąś kartę ikony, która myślę, że będzie dużo ciekawsza niż no w moim przypadku będzie to zdecydowanie lepszy wybór niż branie paczek, bo branie paczek w moim przypadku jest to coś, na co nie powinienem się zdecydować. Także mamy Nemanja Vidicia za 7 kart. I to jest akurat ta karta taka mech, trochę za wolny na o co prawda no, tempo ma wyższe od Van Dijk'a. Van Dijk ma swoją posturę w grze. Nemanja Vidic został dodany w tym roku i słyszałem opinię o nim, ja nim akurat nie grałem w tym roku, ale słyszałem o nim, że to nie jest karta najwyższych lotów, że to jest karta taka, wiecie, taka se, także ja bym go nie brał, nie zdecydowałbym go się na wzięcie go, ponieważ ta karta będzie nam służyła maksymalnie do marca, gdzie tu będą naprawdę już wiele kart wykokszonych, także przechodzimy dalej. Potem mamy podstawową wersję ikony i to akurat jest bardzo fajne dla tych, którzy chcieliby troszeczkę zaryzykować, którzy chcieliby troszeczkę poczuć ten dreszczyk emocji, wiecie o co chodzi. Ale czy ja wiem, czy to będzie dobre, także w moim przypadku, tak jak mówię, w moim przypadku branie jakichkolwiek paczek jest tutaj bez sensu, bo to jest, wiecie o co chodzi. Ale aczkolwiek, tak jak mówię, za 8 kart, w tamtym roku było bodajże za 11 kart, można było zgarnąć podstawową wersję ikony, także naprawdę bardzo spoko. Mamy Georgia Hadziego, który ma 14 gwiazdki, szkoda, że nie ma lepszych gwiazdek, ma 82 wytrzymałości, ale umówmy się, na SPO zdecydowanie lepszym wyborem byłby Neymar czy Messi, których można nabyć na rynku i potem jeszcze sprzedać. Wiem, że oni będą tanieli cały czas i że Hadzi może być dobry na SPO, aczkolwiek nie ma 5 gwiazdek sztuczek. Gdybym miał 5 gwiazdek sztuczek, to by było naprawdę bardzo, bardzo spoko. Albo chociażby te 5 gwiazdek słabszej nogi. No akurat w tej FIFA 5 gwiazdek sztuczek się bardziej przydaje. Aczkolwiek myślę, że to może być całkiem ciekawa karta. Ikona pośrednia lub podstawowa. To jest akurat bardzo fajne, bo za 10 kart możemy sobie zdobyć kartę ikony podstawowej lub pośredniej, czyli medium. Jeżeli chodzi o mnie, tak się zastanawiam właśnie, podstawowa lub pośrednia. I to może być nawet całkiem spoko, bo ja tak się rozgadałem troszeczkę, ale tak sobie pomyślałem, nie?
że jeżeli weźmiemy tutaj tą pośrednią wersję ikony, tylko że no właśnie jest ikona pośrednio postowa, to jest również dla tych, którzy lubią dreszczyk emocji, dlatego nie będę się skupiał może na omawianiu takich nagród jak paczki, bo to jest bez sensu. Dawur Sugar, który jest spoko kartą, w szczególności na SPO, bo na napadzie troszeczkę tego tempa brakuje, 90 strzałów, zobaczmy jakiego strzału z dystansu. Dalekie strzały 88, gdy damy mu styl gry motorniczy albo katalizator, to wtedy będzie naprawdę śmigał na tym SPO. Według mnie karta warta uwagi, aczkolwiek nie wiem, czy ja się na nią zdecyduję, bo to nie jest karta do końca gry, ja bym decydował się na karty do końca gry. Dalej mamy Ronalda Koemana w wersji Prime. To jest zawodnik stricte na SPD, bo na SO jest troszeczkę za wolny, ale na SPD z tymi statystykami może w tej chwili robić robotę. Aczkolwiek no, mamy o jedną kartę więcej, za jedną kartę więcej mamy Rijkaarda, czyli typowego SPD, gdzie nie trzeba będzie kombinować pomiędzy wybieraniem tych kart, chociażby, no wiecie, nigdy nie trzeba będzie kombinować z tymi kartami, na przykład czy brać tą kartę z pięcioma obrońcami, czy po prostu brać tą formację z pięcioma obrońcami, czy po prostu zwykła formacja z czterema obrońcami i wsadzamy tam Rijkaarda. Dlatego Rijkaard jest według mnie lepszą opcją niż Koeman. Koeman to jest taka karta ciekawostka, fajny był w tamtym roku, został dodany, aczkolwiek w tym roku mało osób nim gra, w tamtym roku był większy hype na niego i więcej osób się mogło wypowiedzieć na jego temat. Ja nie wiem, tak jak mówię, nie gram tymi kartami, to jest suche omówienie po prostu po statystykach patrząc i po doznaniach z poprzednich gier, bo w poprzednich grach grałem Koemanem, grałem Rijkaardem i Rijkaard był spoko. Przesuwałem go, jego wersją Baby grałem na SO, co nie było najlepszym posunięciem, ale wtedy wbijałem bilans 14 do 1, więc dla mnie to nie było różnicy, czy Rijkaard jest na SPD czy na SO, bo i tak potrafiłem wygrywać mecze po prostu swoim skillem. A w tej FIFA jest inaczej, dlatego w tej FIFA no, typowo pod metę idę, żeby dostosować się do innych graczy. Tutaj mamy ikonę pośrednią Prime, również dla osób, które chcą poczuć dreszczyk emocji. Pośrednia ikona 89 plus. Za ile? Aha, podstawowa ikona do wyboru. Pośrednia. I Thierry Henry. Aha. I to wszystko? Naprawdę myślałem, że to będzie. Gdyby to był Thierry Henry Prime, ja bym się zdecydował na Thierry'ego. Ale jako, że mamy tutaj podstawową wersję ikony, albo pośrednią wersję ikony do 89 plus, to ja bym bardziej chyba szedł w tą pośrednią wersję ikony 89 plus. No bo Thierry Henry to jest karta, gdyby to był Prime, to by było naprawdę spoko, tak to jest to po prostu Martial na sterydach, także no nie wiem, czy to jest dobra karta, tak jak mówię, to jest Martial na sterydach, który no nie jest najlepszy, a Thierry Henry w Prime, już tak zobaczyłem Thierry Henry. Gdyby to był Prime, to naprawdę to było coś niesamowitego, gdyby jej dało to w player pickach, ale tak najwidoczniej, no niestety, no. Nie ma pięciu gwiazdek, żadnej ze statystyk, ma 4 na 4. Ej, no. Taki mech troszeczkę, nie? Taki, czy ja wiem, czy to jest do grania, dlatego ja bym szedł bardziej w podstawową ikonę do wyboru, albo w pośrednią ikonę 89+. Ewentualnie paczkę z pośrednią ikoną. Ewentualnie w Rijkaarda plus jeszcze jakąś paczkę bym sobie wybrał za 4 słapy, to co można wziąć? Można wziąć 5 piłkarzy 85 plus albo dwie paczki Ultimate, więc ja bym chyba szedł w Rijkaarda oraz 5 piłkarzy 85 plus, bo tak jak mówię, widzieć. Okej, ale karta do marca. Hadzi nie polecam, bo nie ma 5 gwiazdek, dlatego on się za bardzo nie przydaje. Dawar Sugar, okej, on też nie ma 5 gwiazdek, ale ma te 90 strzałów, czyli o 3 punkty więcej niż Hadzi, ale aczkolwiek wydaje mi się, że to jest karta fajniejsza, bo to jest karta nowa, dlatego się bardziej dostosowuje do silnika gry. Ronald Koeman, okej, ale na SPD trzeba kombinować z piątką obrońców, dlatego ja raczej nie polecam. Rijkaard jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Z cieniem myślę, że to będzie obrońca, środkowo-pomocnik defensywny do Totsów. Jeżeli chodzi o Thierry'ego Henry, no to ja nie polecam za tą cenę, zdecydowanie nie polecam. Karta warta chyba milion, aczkolwiek do gry, no gdybym miał na tym tempie 95 tempa, gdybym miał na tym skrzydle 95 tempa, to wtedy można było rozważyć tą kartę, ale tak jak ma tylko 90 tempa, to też będzie karta do marca, potem już na napadzie, ewentualnie na SPO.
Myślę, że też dałby radę, aczkolwiek on jest dosyć wysoki i też nie ma zbyt dobrej równowagi co innego Prime, bo Prime to dopiero byłaby piękna historia, cytując. Także na dzisiaj to było tyle. Dzisiaj bez zbędnego montażu, bez muzyczki również, ponieważ chcę to jak najszybciej wrzucić na YouTube'a. Dziękuję Wam za oglądanie. No i oczywiście strzałeczka. I subskrybujcie kanał. I łapki w górę dawajcie.